W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy znalazł się w sieci szpitali na liście Narodowego Funduszu Zdrowia, Lubiński Szpital przy BEMA i placówka Miedziowego Centrum Zdrowia również. Dzięki temu dostępność do wielu usług w nowym systemie na terenie Zagłębia Miedziowego powinna się zwiększyć. Olbrzymim sukcesem naszym jest to, że tam jesteśmy i dla Lubina to, że posiada dwa szpitale, które są w sieci i znalazły się bezpośrednio, jest również olbrzymim sukcesem. Ja myślę, że nie ma chyba na Dolnym Śląsku takiego powiatu, w którym jedno miasto o takiej wielkości miałoby dwa szpitale będące w sieci. Myślę, że to chyba nawet w skali całej Polski jest ewenement. Szpitale, które są w sieci, będą otrzymywały od NFZ stały roczny ryczałt. To pozwoli placówkom samodzielnie rozdzielać pieniądze na poszczególne usługi. Finansowanie zewnętrzne w taki sposób da zupełnie inne możliwości, jeżeli chodzi o opiekę nad pacjentami na naszym terenie. NFZ podzielił szpitale na stopnie ze względu na ich referencje. Pierwszego stopnia to te, które mają szpitalne oddziały jak chirurgia ogólna, chorób wewnętrznych, położnictwo czy neonatologia. Drugiego stopnia, czyli Legnicka Placówka i MCZ z Lubina, to te, które mają chirurgię dziecięcą, plastyczną, okulistykę, ortopedię, otolaryngologię czy urologię. Są też trzeciego stopnia z oddziałem nefrologii, kardiologii czy neurochirurgii.